za wami pierwszy tydzień przygotowań i pierwszy sparing z Piastem Gliwice. Dzisiaj przy tych warunkach, przy tym mocnym wietrze i padającym deszczu chyba ciężko było pokazać też pełnię swoich możliwości. No tak. Było ciężko, bo myślę, że pierwszy tydzień za nami i myślę, że trenujemy ciężko i, no i myślę, że tak to wyglądało dzisiaj. Dzisiaj przeciwnik bardzo dobry. Pierwsza połowa w ich wykonaniu, no przegraliśmy 3-0. Wiadomo, no nie wiem na jakim etapie przygotowań są oni. My jesteśmy na tym, którym jesteśmy. Ciężka praca w sumie za nami i jeszcze przed nami. No ale to jest przygotowanie, sparingi i tutaj nikt nie mówi, że będzie łatwo. Mówisz, że ciężka praca przed wami. Wyjeżdżacie we wtorek na obóz do Rybnika Kamienia i tam pewnie śruba zostanie dokręcona na maksa. No to już jest pytanie do trenera, ale myślę, że tak. Tak samo jak z zimą byliśmy na obozie, myślę, że teraz też no, jest czas popracować i przygotować się na rundę, nową rundę i no, myślę, że właśnie teraz jest ten czas, żeby popracować i myślę, że wykorzystamy go i trener będzie chciał, żebyśmy go wykorzystali w pełni. Też nie sposób nie zapytać o budowę stadionu. Z jednej strony trzeba się cieszyć, że w końcu stadion powstaje, ale z drugiej strony jest to też taki delikatny kłopot dla was, bo jest chyba problem z treningami, wiadomo, płyta jest rozkopana. No tak, zobaczymy co będzie, jak wrócimy po obozie, bo mamy tam obiecane, nie wiem, że jak gdzieś będzie baza, nie wiem, czy albo w Piotrkowej, albo w Zawadzie. No zobaczymy jak się wywiąże tam prezes i spółka, że co z tego będzie. Dzięki i powodzenia.